Mówił Pan wiele o siłach politycznych, które rozgrywają się w Polsce i które właśnie sugeruje to, że to nie jest jedna siła, jest ich więcej niż jedna. I pytanie mam takie, czy ten tak zwany New World Order, który jest, ja myślę, reprezentowany przez te siły angielsko-izraelsko-amerykańskie, czy jest to siła, która według Pana jest największym zagrożeniem dla Polski, czy też jest też siła związana z Moskwą? I pytanie z tym związane, czy Putin według Pana jest właśnie członkiem tego tak zwanego New World Order? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Ja wiem, że Pan nie jest ekonomistą, jest Pan bardziej dziennikarzem, politykiem, no nie politykiem, dziennikarzem powiedzmy. I w związku z tym pytanie jest, czy uważa Pan, że załamanie amerykańskiego dolara, czy wojna w Iranie jest spowodowana poprzez obawę przed załamaniem amerykańskiego dolara i w związku z tym stratą sił ekonomicznych poprzez właśnie ten tak zwany New World Order? To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie. Czy wie Pan, co to jest tak zwane White Dragon Society? Czy Pan o tym słyszał i jakie ma Pan na to zdanie, na ten temat? I czwarte pytanie. Tutaj niedawno gościliśmy Pana Piotra Zyzaka, Pawła Zyzaka w Toronto. Ja byłem na spotkaniu z tym panem. Co pan sądzi o panu Pawle Zyzak? Czy to jest człowiek, któremu możemy ufać, czy to też jest taki bolek, powiedzmy? Dziękuję. Proszę pana, od końca, żebym nie pozapominał. Paweł Zyzak jest wybitnym historykiem. No bo naprawdę nie tak wielu jest takich, co by jako pracę magisterską przedstawili obszerną cegłę, książkę. No i z tych, którzy takie cegły napiszą, to jeszcze mniej takich, którzy by zdołali wywołać swoją pracą historyczną, wywołać taki rezonans, jak to się udało Pawłowi Zyzakowi. No jego książka o Lechu Wałęsie jest pod wieloma względami pionierska. Mówię to jako człowiek, który, jakby to powiedzieć, poświęcił sporo czasu sprawie Lecha Wałęsy i meandrów jego biografii. Paweł Zyzak jest pierwszym człowiekiem, który sobie zadał trud, żeby pojechać w te dziecinne, rodzinne strony Lecha Wałęsy, no i po prostu coś dla historii zapisał. I to jest bezcenne, i to jest rewelacyjne. I w związku z tym z całą pewnością może pan mieć zaufanie, może pan mieć wiarę, że jak trafi Paweł Zyzak na coś ciekawego, no to panu opowie, a nie schowa gdzieś do szuflady na lepsze czasy, bo jak to mówią niektórzy, dzisiaj nie czas jeszcze, albo nie wypada, albo czy można rujnować legendę, prawda? No, Paweł Zyzak nie posługuje się takimi, czy nie jest podatny na tego typu argumenty i dlatego mam nadzieję, że polskiej historiografii jeszcze tego i owego przysporzy i na to czekam. Teraz znowu do tyłu, White Dragon Society. Nie mam zielonego pojęcia, proszę pana. Zaraz się zawstydziłem i jak tylko skończymy rozmowę, no to oczywiście wstukam w wyszukiwarkę internetową i mam nadzieję, że się czegoś dowiem. Rozumiem, że rzecz jest warta uwagi i pewnie ma związek z tymi poprzednimi punktami. Jak to jest z dolarem i z wojną? No,
proszę pana, rzeczywiście jestem, jestem gawędziarzem, reżyserem, a nie ekonomistą i w związku z tym nie wiem, jak tam ten dolar stoi czy leży, ale przypuszczam, że rachunek przed tą nadchodzącą wojną jest taki. Rachunek, jaki prowadzą mężowie stanu i generałowie państwa położonego w Palestynie. Oni chyba tak rachują, że być może to jest ostatnia szansa, żeby rozegrać swoją sprawę, sprawę Wielkiego Izraela, co przecież jest bardzo konkretnym projektem politycznym, a nie żadną fantasmagorią, a zatem, żeby doprowadzić do ostatecznego wyklarowania się na korzyść państwa Izrael sytuacji na Bliskim Wschodzie z wykorzystaniem potencjału militarnego Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że oni, będąc z całą pewnością lepszymi od nas, jeśli nie ekonomistami, to w każdym razie mając znacznie świeższe, lepsze, głębsze informacje w tych dziedzinach, oni mogli dojść do wniosku, że Stany Zjednoczone długo tak nie pociągną, to znaczy ta machina wojenna, jaka została rozkręcona na użytek tej operacji, którą inicjowało w sferze publicznej to uderzenie na Nowy Jork i Waszyngton 11 września przed ponad 10 laty, że ta machina wojenna no po prostu dłużej nie może na takich obrotach chodzić. Stany Zjednoczone po prostu nie mogą sobie pozwolić na to, żeby to długo trwało. No na każda wojna jest kosztowna, a wojna totalna i utrzymywanie swojej machiny wojennej w takim stanie, żeby możliwa była interwencja w każdym czasie, w każdym miejscu na Ziemi i w kosmosie, no to po prostu, jak się okazuje, przekracza możliwości każdego państwa. Kryzys w Stanach Zjednoczonych, no pytanie, czy to jest rezultat, czy to jest przyczyna, czy to jest jeden z elementów tej polityki, która ma inaczej, czy kryzys przypadkiem nie jest sposobem na zalegendowanie tych rozwiązań politycznych, które mają prowadzić do wzmocnienia, rozszerzenia omnipotencji państwa i służb tajnych, militarnych. No to jest zagadnienie. Ja w każdym razie myślę, że w Tel Awiwie, w Jerozolimie mieli dobre powody, żeby przypuszczać, że jeśli nie teraz, to już być może nigdy. Dlatego, że potęga Chin jest tym punktem, jest tym elementem w układance światowej, który z roku na rok zwiększa swoją wagę. Chiny, jak wiadomo, podjęły też ogromny wysiłek zbrojeniowy. Odpowiedzią na to, czy jednym z rezonansów jest na przykład informacja o tym, że swój budżet militarny muszą zwiększyć takie na przykład Filipiny. No w ogóle ten Pacyfik, proszę państwa, to jest drugi teatr wojenny, który Pacyfik czy Daleki Wschód, drugi teatr wojenny, który pytanie, czy właśnie wejdzie w fazę aktywną w czasie najbliższym i być może właśnie w państwie położonym w Izraelu
także i z tych względów, że tamte problemy są bardzo istotne dla Stanów Zjednoczonych, doszli do wniosku, że jeżeli nie przeprowadzą tej operacji z wykorzystaniem sił Stanów Zjednoczonych w tym momencie, no to może się to nigdy już więcej nie udać. Sądzę, że mają także plan B i C i sądzę, że w tym planie B i C musi występować zagadnienie, problem ewentualnej ewakuacji państwa, ewakuacji ludności z terenów Palestyny. Ja myślę, że tamci generałowie i tamci mężowie stanu, no po prostu oni są poważni, oni są rozsądni, oni byliby zdrajcami stanu własnego państwa, gdyby się nie zastanawiali, dokąd można się ewakuować w wypadku ostatecznego zagrożenia. No przecież Izrael to jest tylko taki, można powiedzieć, nieduży lotniskowiec na Morzu Śródziemnym. Prawda? Państwa arabskie rzeczywiście, bo tutaj może ktoś wyciągnął z mojej wypowiedzi wcześniejszej taki wniosek, że ja sobie wyobrażam, że to są wszystko mili ludzie tam, którzy tylko pokoju pragną. Nie, państwa arabskie, do których zresztą Iran się nie zalicza, ale państwa arabskie otaczające Izrael zamieszkane są, czy rządzone są przez ludzi, którzy w większości tak naprawdę uważają, że jedynym rozwiązaniem kwestii Izraela jest po prostu zepchnięcie tego państwa do morza. Tak oni o tym myślą. No, mam tutaj jakieś skromne doświadczenia prywatne, jakieś rozmowy z obywatelami egipskimi czy syryjskimi i tam się raczej nie niuansuje, tylko po prostu jest dla nich zupełnie jasne, że Izrael musi zniknąć. Prawda? No więc jeżeli ktoś nie chce zniknąć, no to musi z jednej strony albo przyszykować niezłą wojnę i dobrze, jeśli uda mu się zaangażować takiego Goliata do tej wojny, jakim są Stany Zjednoczone, albo też musi ten ktoś myśleć o ewakuacji. No i stąd i w tym kontekście, jak sądzę, należy widzieć takie inicjatywy, jak ten wspomniany także dzisiaj przeze mnie ruch renesansu żydowskiego w Polsce, który ciągle niby tak chodzi na takich półwariackich papierach, no bo to artyści o tym mówią, to publicyści jacyś się w to zaangażowali, nie politycy, no ale publicysta, który się w to zaangażował, w ten ruch renesansu żydowskiego w Polsce, pan Sławomir Sierakowski z takiej lewackiej jaczejki, która się nazywa Krytyka Polityczna. No on z jednej strony właśnie tutaj współpracuje z tą artystką, która nazywa się, zdaje się, Bartana, izraelską artystką i podpisuje się pod tym plakatem, który manifestuje chęć powrotu do Polski 3 milionów Żydów, a z drugiej strony ten sam publicysta jest zapraszany do centralnych telewizji jako komentator polityczny, więc żarty żartami, ale myślę, że w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby odczarować pewien temat, żeby coś głośno zostało wypowiedziane. Teraz pan zapytał jeszcze o nowy porządek świata, zapytał pan o New World Order, o wieżę Babel i jej współczesnych budowniczych i stawia pan problem tak, czy to jest największe niebezpieczeństwo, to, które idzie do nas z zachodu, od anglosasów, którzy wśród których tradycje masonerii są najgłębiej zakorzenione i których establishment polityczny kultywuje tę masonerię już od setek lat. No nie, w Polsce nie można powiedzieć, będąc przy zdrowych zmysłach, że to jedyne i główne zagrożenie, przed jakim stoimy. Nie, ale zgodziłbym się, że to jest być może najbardziej bagatelizowane zagrożenie. W sferze publicznej, w sferze, w której publicyści i politycy kierują się poprawnością polityczną, w ogóle o takich rzeczach się nie mówi.
prawda? I w tym sensie to jest największego kalibru zagrożenie. Dlatego, że póki co o tym, że Moskale nie chcą się jakoś przyzwyczaić do niepodległości Polski, że Prusacy ciągle myślą kategoriami bismarkowskimi w swoim stosunku do Polaków, i że chyba jednak nie pogodzili się ze stratami, jakie ponieśli w I i II wojnie światowej, no to przynajmniej chwalić Boga publicznie od czasu do czasu jest wzmiankowane. Też oczywiście nie przez cały establishment, który w większości jest ukonstytuowany przez służby jakoś tam monitorowane czy sponsorowane przez te ościenne mocarstwa, prawda, przez Moskali i Prusaków. Ale o tym przynajmniej się mówi. O tym można przeczytać na łamach czasopism, nie tylko, nie zawsze tylko tych, nazwijmy to, opozycyjnych, czy jakoś zdeterminowanych w swoim patriotyzmie. To jest jakaś świadomość tego, że polski interes narodowy, że polskie państwo nie należy, istnienie niepodległego państwa polskiego, to nie jest jakaś szczególna troska dla polityków w Moskwie czy w Berlinie. I już trudniej nieco jest znaleźć publicystów, którzy by nie wahali się publicznie argumentować, że projekt Unii Europejskiej jest projektem, który powstaje i powstać może ostatecznie, skonsolidować się może ostatecznie wyłącznie na trupie państwa polskiego. Jeżeli miałyby być wyciągnięte takie konsekwencje polityczne, jak do tego zachęca pan przewodniczący Barroso w ostatnich tygodniach. Jeżeli ma się ukonstytuować państwo europejskie, no to oczywiście koniec marzeń o niepodległym państwie polskim. No, tym niemniej tutaj jakaś przynajmniej wymiana opinii jeszcze ma miejsce. Natomiast co do tego, co pan nazywa nowym porządkiem świata, co ja nazywam wieżą Babel, nie ja nazywam, tylko przecież powtarzam, po prostu staram się wskazać na to, że to są wszystko ciągle te same stałe warianty gry w dziejach ludzkości, no to tutaj rzeczywiście to jest sprawa, to zagrożenie jest ignorowane, a uwagi na ten temat, czy dyskusja jest wyparta nawet poza margines debaty publicznej. O tym po prostu inteligentni i kulturalni ludzie w dobrym towarzystwie zwyczajnie nie mówią, żeby się nie ośmieszyć, prawda? Inteligent polski w środowiskach akademickich nie może z akademickiej na przykład trybuny mówić poważnie o nowym porządku świata, no bo po prostu więcej już na tę trybunę akademicką pewnie nie wstąpi. Mam na myśli oczywiście ten mainstream, prawda, ten główny nurt czy główny ściek. No, tym niemniej pokazują się od czasu do czasu publikacje różnej jakości i nie zawsze w najlepszym standardzie naukowym, no ale nie można mieć pretensji do autorów, że piszą tak jak umieją, a można mieć pretensje tylko do świata akademickiego, że nie referuje nam tych spraw właśnie w najwyższym standardzie naukowym i że raczej akademicy w Polsce od tych tematów uciekają. Rzadkie są publikacje takie jak powiedzmy książki autorstwa pana Henryka Pająka, które właśnie wiele pozostawiają do życzenia, no na poziomie edytorskim, prawda? Ja wolałbym mieć książkę z większą ilością przypisów, no ale i bez takiej ilości literówek, jak to, co dostaję. No ale z kolei zasługą tego autora jest to, że w ogóle jakieś książki na ten temat wydaje, że nie udaje, że nie ma takiego tematu. Są książki pana Krajskiego, ostatnio wydana, bardzo ciekawa, Masoneria Polska 2012 roku.
ten autor zajmuje się tą tematyką już od szeregu lat i szereg rzeczy publikował. One także nie mają zadowalającego standardu naukowego i nie wszystko w nich da się obronić, nie wszystko dałoby się obronić właśnie na poziomie dysputy akademickiej, ale trzeba przyznać, że pan Stanisław Krajski jest niestrudzonym współczesnym dziejopisem tych wątków, to znaczy w swoich książkach, tej ostatniej nie wyłączając, po prostu rejestruje szereg faktów, szereg faktów, które często nawet przebiły się gdzieś w publikacjach, pojawiły się w prasie, w czasopismach, ale pojawiły się i zniknęły, prawda? Pan Stanisław Krajski zbiera je, kolekcjonuje te fakty, no i stara się je jakoś interpretować, prawda? On nie udaje, że coś takiego jak masoneria w ogóle nie istnieje. No bo istnieje, prawda? No wrócę jeszcze raz do tej kwestii, skąd to nieszczęście na nas idzie i jakie zagrożenia są największe. No trzeba niestety z pewną zgrozą i smutkiem powiedzieć, że zagrożenia, z którymi mamy do czynienia na kierunku wschodnim, to są można powiedzieć stare swojskie zagrożenia, bo to jest stary swojski moskiewski zamordyzm, jaki nam zagraża. Ale tutaj nie ma pułapki duchowej, prawda? Tutaj Polakom to jest stosunkowo łatwo rozszyfrować. Polacy się czy to na Putina, czy na Niedźwiedziewa, no tak łatwo się nie nabiorą. No właśnie dlatego, że jakieś tam mają jeszcze odruchy warunkowe i bezwarunkowe, po prostu mają jakąś pamięć historyczną. Natomiast ta ofensywa antycywilizacyjna, no ona idzie, przykro to stwierdzić, ze zgoła przeciwnego kierunku. No, troszkę wspomniałem dzisiaj o tej sprzed 200 laty, o tej epopei napoleońskiej. Spójrzcie Państwo, wtedy to podobnie było, że niepodległość Polsce no, odebrali Moskale z Prusakami, a Austriacy się do tego dołożyli. Moskale zabrali po prostu fizycznie, materialnie, najwięcej Polakom Polski odebrali, tak, największe terytorium, ale to właśnie armia napoleońska i rewolucja francuska zawlokła w te nasze strony, no co, praktycznie te, ileż lóż masońskich zostało założonych właśnie za bytności Francuzów na terenie Polski i także zresztą i Rosji, prawda, w tamtym czasie. To potem nas ta ohyda i ta potworność, ona nas wtedy, od tamtej pory nas razi z różnych stron, no bo przecież także i Rosja została, do Rosji została zawleczona ta rewolucyjna zaraza i loże masońskie mają właśnie tamtej epoki sięgające tradycje w Rosji. No i teraz my się zastanawiamy, kim właściwie jest Putin, prawda? Czyim on jest nominatem i jakich organizacji on jest eksponentem. No nie wiem, czy tam jego do jakiejś loży przyjęli. Myślę, że musiał mieć w swoim czasie rozmaitych lóż przynajmniej jakąś kontrasygnatę, jakąś akceptację. No tak ten świat wygląda. Jednakowoż nie zapominajmy, że jeżeli chodzi o polskie sprawy, no to miał on w te polskie sprawy spory wgląd, kiedy był rezydentem KGB w Dreźnie.
z którego część przynajmniej polskich spraw w procesie przygotowawczym do tej tak zwanej transformacji ustrojowej, z którego to Drezna była monitorowana. No więc myślę, że siedząc w Dreźnie zaglądał Włodzimierz Putin w te różne karty, które do transformacji ustrojowej były rozkładane na tym kierunku wrocławskim między innymi. No i do tego nie potrzebował jakiegoś, powiedziałbym, specjalnego namaszczenia, tylko ma te dane z tamtych czasów. No. Kończę, sprawdzę sobie zaraz, co to jest White Dragon Society, a na pańskie pytanie kiwam głową. Tak, no jest takie zagadnienie, kłopot, że stosunkowo słabo rozpoznane w Polsce w ogóle poza marginesem debaty publicznej, życia publicznego, gdzieś po kątach o tym rozmawiamy, no i to jest wielka szkoda. No byłoby dobrze, żeby się odbywały na te tematy normalne, że tak powiem, sesje naukowe i żeby na łamach prasy głównego nurtu te sprawy były dyskutowane, a tak nie jest. Co do książki Stanisława Krajskiego, no to właśnie wszyscy w Polsce szanujący się publicyści i redaktorzy z tych głównych, także i mających się za opozycyjne gazet, po prostu udają, że tego nie ma. Zwyczajnie udają, że tego nie ma. Oh,